Witaj, Alina Witwicka tu. Dostałam pytanie ostatnio na kursie malarstwa intuicyjnego. Dlaczego nie malujemy negatywnych uczuć? Czy ja mogę malować negatywne uczucia? Ciekawe pytanie, dlatego że w Szwecji wydaje się książki, ja nie wiem jak w Polsce, masz rację być wściekłym, masz rację wyładować się. I to są książki dosyć grube, mówiące o tym, że możemy się wyładowywać na innych, żeby się wyzwolić z czegoś tam. W malarstwie intuicyjnym, kiedy my malujemy, otwiera się kanał, który jest do góry, kanał świetny. Ja używam tego słowa, dlatego że dla mnie to jest tam. Ja mam kanał świetny taki od góry, że po prostu nie mam innego słowa. I w tym kanale jest przecież nasz opiekun, nasz przewodnik, nasz anioł. Tam jest światło. Dla mnie jest najwyższe światło najwyższego szefa, że tak to nazywam. I on przecież to światło, ten kanał ma, życzy nam wszystkiego najlepszego. Wysyła tyle miłości, że tam nie ma złości. Tam jest tylko podróż w nieznane. Podróż w coś, gdzie ja stawiam pytanie, na przykład, dlaczego, wiesz, takie pytanie mamy, no, jak sobie daję radę w tym, z ciężkimi problemami właśnie. I wtedy powstaje symbolika, którą dostajemy z zaskoczeniem. Tam nie wie się, co się dostanie. Ja mam, jak zaczynam malować, to nigdy nie wiem, co ja będę miała tam na tym obrazie i dlatego powstają ciągle te obrazy z ludzkimi relacjami czy zwierzętami. To jest w zasadzie symbolika mojej własnej struktury. Tutaj my możemy malować, jeżeli malujemy właśnie tą właśnie złość czy negatywne uczucia, to powstają one nie z kanału tego duchowego. One powstają z myśli. Ja przeżyłam coś z pamięci takiej właśnie negatywny. Przeżyłem coś, on mi tutaj dał w tyłek, tu mnie oszukali, ja jestem wściekła i to wymaluję. Czyli twoja myśl, twoja wyobraźnia, nie kanał, ma obraz gotowy, który ty odmalowywujesz. Ty patrzysz się na obraz wewnętrzny, ty wiesz, co przeżyłaś, czy przeżyłeś i to se malujesz. I to nie jest właściwie z wyższego piętra, że tak nazwę. Dlatego, że to jest opowieść, którą ty opowiadasz sobie, a którą wymalowywujesz w obrazie, rysunku, a masz ją w głowie też w obrazie, w rysunku i w słowach. Różnica jest właśnie taka, że jak wchodzisz w ten kanał, to tam prosisz, czy malujesz intuicyjnie i dostajesz przewodnictwo, gdzie jesteś. I to jest bardzo piękne, to zaskakuje. I z tych kolorów, na przykład jak używamy też, to też wyławiamy coś, gdzie jesteśmy w danej minucie, informacje o nas samych. Czyli to jest całkowicie inny rodzaj malarstwa niż właśnie z tytułem czy malować negatywne uczucia. Oj, stanął mi pod oknem, a jest okno otwarte, także usłyszycie troszeczkę muzyki, ale przepraszam, nie będę wstawać i zamykać. No, w każdym razie, żeby dokończyć właściwie tą rozmyślanie, to właściwie można powiedzieć, że nie ma w nas tej energetycznej, jak jesteśmy w malarstwie intuicyjnym, złości, czy jest tam tylko tęsknota za czym? Tęsknota za miłością, za potwierdzeniem. Dlatego, że kiedy ten kanał nas kieruje, to po prostu mamy ten kanał z takim kochającym aniołem nam pomaga. I wtedy nie ma właśnie myśli. Także to jest zaskoczenie, to jest po prostu innego rodzaju komunikacja ze sobą. Czyli odpowiedź na pytanie, czy malować negatywne uczucia, naturalnie możesz, jeżeli potrzebujesz to. Dzieci w terapii dziecięcej, które przechodzą, mają różne traumy, to tak jest, że idzie się do psychologa i dziecko rysuje, ale dziecko inaczej rozmyśla, bo ono ma w głowie pewne sytuacje i ono je rysuje. Także to jest inny rodzaj malarstwa,
które jest opowiadające, komunikujące od strony właśnie krzyku dziecka o pomoc, prawda? Także my jesteśmy dorośli, my mamy psychikę dorosłą, ale malujemy właśnie ze strony dziecięcej. I tutaj trzeba to akceptować. Także na odpowiedź na pytanie, czy można malować negatywne uczucia, to se maluj, ale wiesz o tym, że to jest po prostu opowieść dla siebie samej o już obrazie znanym. Natomiast z kanału dostaniesz obraz, który cię zaskoczy, który ci potwierdzi, który cię wesprze i poprowadzi właściwie w to miejsce, gdzie będziesz szczęśliwa, gdzie będzie wybaczenie, gdzie będzie pojednanie z tym losem swoim i z aniołem, czyli zaufanie będzie w tym. Mam nadzieję, że trochę wytłumaczyłam i trochę zainspirowałam ciebie i właśnie tych ludzi, którzy próbują mówić, że musimy wymalowywać naszą złość. Ja tego nigdy nie robiłam, bo ja się tym źle czuję. Ja nie lubię być w tych stanach. Natychmiast próbuję wydobyć się z nich i po prostu być w radości, bo to, na to właściwie zasługujemy tu w naszym życiu. No, to było na tyle i do usłyszenia. I muzyka się skończyła nagle. Także do następnego nagrania. To pa!